Siemaneczko, witam na kanale. Zrobimy sobie zadanie, które pozwoli nam na zmianę poziomu trudności gry. Mianowicie tutaj chodzi o poziom weteran. Zanim jeszcze to zadanie zrobimy, to zmienimy sobie tutaj wygląd postaci. Jeżeli chodzi o hełm, to można by było na przykład założyć taki mocny kaptur. Tutaj mamy też opisane to. Mocna tunika, mocny kaptur, mocne rękawice. Nie wiem, czy ja mam to wszystko w ogóle. Mam mocne spodnie, ciężkie buty, dwa razy to samo opisane jest. I mocne buty. Może być ten zestaw. Jeśli chodzi o broń, to tutaj ta jest, to miałem wcześniej założone, ale powiem wam, że to też jest nowy sprzęt, wojenny podbijak. Ja może założę to. Niech będzie. Dobra. Także na potrzeby tego odcinka zmienimy sobie wygląd. Jeszcze tutaj tak, wbijemy sobie klejnoty. I na sprzedaż to... Ruszamy, ruszamy. Widzicie, mamy koszmar. Na koszmarze mogą występować święte i unikatowe przedmioty. To jest bardzo ważna sprawa. Mogą występować pieczęcie koszmarów, pozwalające odkryć podziemia koszmarów. W sanktuarium mogą występować piekielne przypływy. Mogą występować potworni czempioni z aurą odporności na obrażenia. Szczegóły dotyczące wrogów. I tu mam wszystkie statystyki. Nie wiem, jak to na tym jest. Mogą występować starożytne i nowe unikatowe przedmioty. Dobra, spoczko. Zróbmy to zadanie. Tak, żebym mógł to odblokować. Także troszkę jeszcze pogramy, wiecie, w to. Tutaj mamy na mapie oczywiście te upiorne przysługi, które możemy zdobyć. Dzięki temu mamy szansę tutaj zdobyć glify. Glify z kolei są potrzebne tutaj do zdolności w drzewku umiejętności. Mistrzowskie drzewko. I tutaj możemy sobie te glify, widzicie, zmieniać. Na razie mam tutaj te dostępne. Sporo jeszcze jest zablokowane. I tutaj prawdopodobnie będziemy musieli te podziemia zrobić, tak? Ukończ podziemia wieńczące katedrę światłości. Wow. Nie wiem, czy ja tutaj, kurczę, byłem, czy to było wcześniej zablokowane. Pewnie zablokowane było. Bo tego zadania wcześniej nie miałem aktywnego. Pytanie teraz, na którym poziomie będą przeciwnicy tutaj. Zbierz po ożywionych rycerzach Animus. Ok. Zobaczymy tutaj. Nie, 50 poziom mam, dobra. Chyba powinno być łatwiej. Zobaczymy oczywiście, co po zmianie, jak będzie po zmianie poziomu trudności gra wyglądała. Słuchajcie, co to jest? Katedra Światłości. Ukończ podziemie wieńczące Katedrę Światłości. Ej, czemu każe wyjść stąd? Dobra, wiecie co, zróbmy to, jak już tutaj wlazłem. Myślę, że nie ma sensu się cofać, bo to chyba o to chodzi.
za mało animusa. Dobra, poradzimy sobie. Trudno jest, powiem wam. Znaczy trudno. Jest trudniej może niż normalnie, ale... Musimy szukać tych bossów, prawda? Aj. Potrzebuję, ale potrzebuję tych przeciwników. Muszę czekać. Dobra, tu jeszcze chyba trzech pokonamy i myślę, że będziemy mogli ruszać dalej. Potrzebuję więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotów. Potrzebuję więcej furii. Czekajcie, a tutaj jeszcze mamy przejście. Aha, mamy już tego animusa, dobra. Okej, a to jeszcze nie jest koniec, niestety. Ale tutaj nie muszę z nimi wszystkimi walczyć. O, ma wielki inkwizytor, lord.
Commander, wydany champion, był dostawiony medyk. Muszę czekać. Muszę czekać. Potrzebuję więcej furii. Dobra, udało się, nie było tak trudno. I teleport. Teleport zabierze nas gdzie? Czekajcie, tu wszystkiego co prawda nie odkryłem, ale no nieważne. Użyj teleportu, by przenieść się do następnego obszaru podziemi. O kurczę. Ojojoj. Zgładź wszystkich wrogów w relikwiarzu erudycji. Musimy takich szef przejść trochę, tak powiem. Wojenny, nie wiem czy będzie jeszcze trzeci poziom. Musimy wszystkich pokonać, więc... Oszołomienie naprawdę irytujące. Gdzie najlepiej by było, gdybyśmy tych przeciwników wszystkich tutaj od siebie odsunęli. Nie jestem jeszcze gotowy. Muszę czekać. Kurde, olbrzymia ta mapa jest. Kurde, mapa strasznie duża. Chociaż niby, znaczy duża. Duża to może nie jest, ale dużo już przeciwników na tej mapie strasznie. A to jest zamknięte, dobra. Potrzebuję więcej czasu. O, siedzę tu czerwono. Wszyscy?
Chyba wszyscy. No, potrzebuję więcej czasu. Zobaczymy, czy to przejście się otwarło. A nie, to wracamy, dobra. Tak, otwarło się, dobra, super. Uda się do komnata kuratora. Oh shit. Pustosz. Kiedy on atakuje? Nie jestem jeszcze gotów. Pamiętam na początku naszej serii pierwsze 10-20 odcinków i walka z tymi bossami była katorga. Nie jestem jeszcze gotów. Też nie potrafiłem grać. Rozkłosz katedra światłości. Amulet, spodnie, pierścień. Proszę państwa. Nie uniosę nic więcej. Trzy przedmioty legendarne. Niebieskie przedmioty to możemy sobie wyrzucić. Shit. Co my tu mamy? 42, 40 i 40. Odporność na żywioły, czas działania ograniczenia kontroli. 4,5% obrażeń zadanych przy użyciu broni do obu rąk. Redukcja obrażeń od odległych wrogów, szybkość ruchu. 7%. Tu mamy szybkość ruchu 14. 42 poziom. Moc przedmiotu 548, tu mamy 582, ale te statystyki mnie bardziej jakoś satysfakcjonują. Mamy tutaj 4% do obrażeń. Siła woli, okrzyk wojenny, inteligencja, redukcja obrażeń, regeneracja zdrowia, szansa na szczęśliwy traf, maksymalne zdrowie, szansa na trafienie krytyczne. To jest dosyć fajne, ale to mamy 43 poziom, więc zbadaj posąg rangi świata. Aha, i to będę mógł zmienić to chyba. Tutaj. Widzicie? To żeśmy ukończyli. Dobra, zmieniamy poziom trudności. Zaraz zobaczymy, jakie będę dostał w pierdy. Bo przeciwnicy od razu będą chyba skolowani z naszą postacią, z naszym poziomem. Chyba tak to wygląda. Ale będziemy zdobywać więcej doświadczenia. Prawdę ci mówię. Widziałem na własne oczy, jak sąsiad czyta księgę o zakazanej magii Horadrim. Chcę wzniecić chaos. Aha, jasne. I na pewno nie ma to nic wspólnego z pieniędzmi. Ojciec Inarius oddał swoje życie, by pokonać Lilith. By ocalić nas przed wiecznym potępieniem. Czy jeszcze powróci? To zależy od tego, czy nadal będziecie pławić się w grzechu. Czy pozostaniecie wierni światłości. O, ale to jest zablokowane. A nie, odblokowało się to nagle. Jest, mamy to. Wybierz. Zmiana rangi świata zamyka wszystkie aktywne portale. Resetuje wszystkie nieukończone postępy szeptów i zamyka aktywne podziemia koszmarów. Resetuje wszystkie nieukończone postępy szeptów? A, to są szepty. Tak? To są szepty chyba. Tak, to są szepty. No to ok, to mnie nie interesuje, bo tego żeśmy nie robili. No to najbardziej mnie tutaj martwi to, że mamy tutaj zamyka aktywne podziemia koszmarów i wszystkie portale. No dobra. Nadciąga piekielny przypływ. Porozmawiaj z prorokiem zagłady Pirom.
Opowiedz mi o piekielnym przypływie. Czujesz, wędrowcze, jak fale piekieł wzbierają, wlewając krew do sanktuarium. Po tych ziemiach wędrują udręczone dusze, niosące udręczone dary. Weź je i wykorzystaj do walki z armiami siedmiu piekieł. Kurczę, powiem wam, że o tyle fajnie, że będziemy teraz co jakiś czas na poziomie trudności koszmar lub wyższym w różnych obszarach sanktuarium pojawia się piekielny przypływ. Zbierz wynaturzone popioły i wymień je na udręczone dary. Skrzynie zawierają łupy dla konkretnego miejsca na przedmiot. Podążaj za znacznikami na mapie, by znaleźć udręczone dary. Dobra. Zaraz sobie taki przypływ zrobimy. Tutaj jest chyba, z tego co widzę. Właśnie, jedna ważna rzecz. Widzicie? Mamy tutaj, o, tu nam brakuje trochę. Tu też nam brakuje. Dodatkowe punkty doświadczenia i maksymalna ilość oboli plus 80. Czekajcie, maksymalne, no zobaczymy jak to wygląda. Mam 475. Zwiększono maksymalną liczbę szaremrzących oboli o 80. Dobra. Czyli dopiero teraz możemy to odebrać. O tym mówiłem, pamiętam się. Zastanawiałem się właśnie jak to odblokować. No, doświadczenie no tu tak średnio rośnie. Raczej. 4 punkty mistrzostwa. Ja pierdziu. Dobra, jeszcze wszystkiego żeśmy nie zrobili, ale myślę, że to sobie też zrobimy. Natomiast ja się tutaj przyniosę i zobaczymy, o co tu chodzi. Sobie te punkty mistrzostwa jeszcze zaraz sobie aktywujemy, bo powiem wam, że zaraz chyba dostanę ładnie po dupie. Ciekawe, jaki poziom przeciwnicy będą dysponować, ale prawdopodobnie takim samym poziomem, co my. To raczej na 99,9%. Tak przynajmniej było do płyty, nie zdobyliśmy 50 poziom. Czas trwania 47 minut. Weźmy sobie te punkty, jeszcze tutaj aktywujmy. Zręczność plus 5, tu mamy obrażenie wpływem czasu typu fizyczne. Siła woli. Siła i tutaj mamy ten węzel. Wrogowie, którzy są pod wpływem wywołanego przez ciebie krwawienia przez 3 lub więcej sekund. Nie wiem, co znaczy przez 3 lub więcej. Co raz jest 3, raz jest 4? Otrzymujemy od ciebie obrażenia zwiększone 12%. Myślę, że teraz możemy pójść tutaj to odblokować. Pójdziemy w tą stronę tu i pójdziemy w tą stronę i tutaj na południe. Siła woli, tutaj mamy siłę. Siła. Czekajcie, bo tu można by było jeszcze wziąć to. Odblokować. Dziesięć obrażeń typu fizyczne. Dobra. Tyle. Tu tyle. Wow, ile przedmiotów. To pójdźmy do kowala i zaraz zobaczymy. Bo tutaj, moi drodzy, będziemy mogli zdobyć w końcu ten przedmiot, który zmienia cechy. Przekonasz się, że moje umiejętności są wiele z tego warto zachować. Zmienia cechy, wiecie? Niech demony posmakują twojej stali. No czekajcie, bo ja tutaj kuźwa nic nie widzę. A i zadanie się tu pojawiło, kwestia tożsamości, widzicie? Dobra. Tego na razie nie będę ruszał. To sobie zapamiętam, że obok Wydżynhanu jest zadanie. Co tu kuźwa jest? Wody są czerwone, dławią bagno. Trzeba zapłacić cenę. Tutaj sobie mamy udręczony dar ochronny.
O cholera, jasne. Przeciwnicy tu są naprawdę wytrzymali. 59 poziom, czyli o poziom wyższy niż my. O kurde, będzie ciężko. Muszę czekać. Naturzony popiół. Mamy 6 sztuk tego. Dobra, pogramy trochę. Muszę czekać. Cholera, to jest przewalone. Dawno nie umierałem. Ciężka sprawa. Tam może tych na razie nie będziemy atakować. Naturzony popiół. Pytanie, gdzie będziemy mogli ten naturzony popiół jeszcze wydać? A czekajcie, bo ja się przeniosłem tutaj. To przeniesiemy się tutaj, w tą stronę. Tu mam jakiś dar. Jakiś skrzynia? Co to jest? Nie wiem. Mnie najbardziej interesuje jedna rzecz. Tutaj możemy zdobywać. Czekajcie, muszę się rozglądać. Ciężko, powiem wam, że jeszcze jest ciężko tutaj. Ale tutaj wiecie, jak wypadnie na jakiś przedmiot legendarny, to będzie wyższego poziomu i myślę, że będzie warty założenia. Także można się trochę pomęczyć, tym bardziej, że zaraz tutaj znowu, o, coś tu mamy. Co to jest? A tutaj śmierć, znaczy miejsce naszej śmierci na ostatnie, dobra. W sumie jest nieistotne. To zobaczmy ten młot. A, widzicie, 58 poziom. No właśnie, jak teraz nam przedmioty legendarne zaczną wypadać, to będzie prawdopodobnie każdy lepszy. I będzie nam łatwiej grać. A na razie, wiecie, mamy te przedmioty takie z przedmiotu 41-44. Także można się trochę pomęczyć. Jestem jeszcze bardzo ciekawy, co za te wynaturzone popioły możemy kupić. A właśnie, czekajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. O kurde, chyba obole straciłem. A nie, bo to maksymalna liczba nam się zwiększyła tego boli. Kurde, bela, ale balans. Widzicie, mamy 58 poziom. Także jak z 58 poziomu nam wypadnie jakiś szlądy legendarny, to będzie mega. Mogą jeszcze jakieś inne przymioty wypaść, uświęcone. Czekajcie, weźmy sobie kapliczki. Zdrowia. Sie, to będzie przejebane teraz. Powiem, że całkiem sporo można tych zebrać. Muszę czekać. Wiecie co, jednej rzeczy nie mogę znaleźć. Mianowicie tych przedmiotów, które zmieniają cechy. To się nazywa dokładnie
Zaraz wam powiem, co mam na myśli. Czarci róża, niezwykle rzadko występujące zioło, można je znaleźć podczas piekielnego przypływu, gdy sanktuarium poddaje się wpływowi piekieł. Tylko to, kurczę, musimy... odszukać, bo to musi rosnąć nam tutaj na ziemi. No, zobaczmy, co to jest. Aha, wymaga szczypt popiołu. Nie mam wystarczająco złota. Aha. Jakiego złota? Czyli po prostu tak sobie najzwyczajniej farmimy, grindujemy, zbieramy te piekielne przypływy i wymieniamy je tutaj na... Okej. Okay. Myślę, że troszeczkę to inaczej wygląda, to będziemy mogli to otworzyć. Kurde, dobre to było, ej. Fajne, fajne, podoba mi się to. Tylko zastanawiam się, jeszcze tutaj mamy te podziemia. Jak one tutaj... one wyglądają na te wyższe poziomy trudności. Że z każdym poziomem legendarnym, który znajdziemy, będzie nam łatwiej. No weźmy to, zobaczmy. Czy to się czymś różni? Chyba niczym. Tutaj zbieramy te magiczne przedmioty, czyli żółte, to jest też duża szansa, że one będą lepsze od tych legendarnych, bo różnica tutaj jest znacząca. Mamy tutaj na przykład hełm, który ma 602, chociaż nie, tu mamy 509 albo 409. Tu mamy, o widzicie, to zły poziom, tu mamy 58. Mamy 637 i 670, także widzicie, 630, 670, także różnica jest tutaj jest duża. I to obrażenia mamy tutaj też zwiększone, zresztą możemy sobie to sprawdzić. Mamy 1710 ataku, 1810, 2138, także 46 obrażeń zadawane jako kaleczone wrogom. Berserkowanie, kurczę, powiem wam, że to jest... Aż sobie sprawdzę to, bo może rzeczywiście to obrażenie będą większe. Bo tutaj jest 2138. To mamy praktycznie o 100, o 300, 400... prawie 440 punktów więcej obrażeń. Widzicie, zwykły magiczny przedmiot z 58 poziomu, a mamy tutaj ten legendarny. Kurde, co to za zwiecha. 44. A jeszcze możemy ten przedmiot ulepszyć przecież. Zaraz to pewnie zrobimy. A wiecie co? Ulepszymy ten przedmiot. Na trzeci poziom. Obrażenia jeszcze bardziej zwiększą się nam. Niosę już zbyt wiele.
Czekajcie, naprawimy to w ogóle wszystko. No i oczywiście ulepszymy ten. Macie plus 29. Plus 28. Plus 30. Także 2269, a tutaj mieliśmy kurde 1710. Także kosmos tutaj, tylko wiadomo, że to nie tylko to się liczy tutaj. Obrażenia od umiejętności specjalne. A właśnie. 4155. Więcej. O matko, tutaj widzicie, mamy plus 25 od umiejętności specjalne i to nawet nie pomaga. Dobra, spoko. Oj, ej, możemy to na piąty poziom wbić. Wróć. Co ja potrzebuję, żeby to na piąty poziom wbić? Niosę już zbyt wiele. A to 4. Ale ja nie będę zużywał tego, wiecie? Więc na razie się nie dowiemy. Aha, czyli tutaj jak zdobędziemy tą odpowiednią ilość tego pyłu, to będę mógł sobie tamka tutaj otworzyć tą skrzynię, nie? Ciemno trochę jest, cholera. Ale patrzcie, jakie obrażenie dodajemy większe. Zdecydowanie łatwiej. Teraz. No fajnie, fajnie. Szukajmy czarci róży. Czarci róży. Czterdziesty szósty, pięćdziesiąty ósmy. Nie wiem, raz takie przedmioty wydają, raz takie. Nie wiem, znaczy w sensie raz... Jest, czarci różą. Teraz cechę w przedmiocie legendarnym. Pytanie, ile mam sztuk tych czarci róży? Gdzie to jest? Dwie sztuki. O, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Widzicie, tutaj wystarczy trochę omyszkować. Fajne, lepsze, legendarne, które będę mógł sobie w końcu wymienić. A w ogóle to mamy punkcik do wydania. Myślę, że będziemy tutaj się kierować dalej. Zręczność, siła woli, zręczność, siła. Siła woli,
Zręczność, siła. Dobra, cokolwiek. Dobra, mamy troszeczkę tego tych, także może sobie odblokujemy tą skrzynię. Zobaczymy, co tej skrzyni wypadnie. To jest legendarne. Będzie więcej tych szamanów. Będziemy mieli szansę, wiecie, zrobić to wyzwanie. Nie. Chcę do domu. Co to żeśmy ostatnio zrobili? Podnieść 100 szczypt popiołu w strefach piekielnych przypływów, okej. Ja chcę do domu. Jestem jeszcze gotów. Mamy 105. Jadą czarci róże, jak się będę podnieść. Muszę czekać. Zobaczcie, przeciwnicy mają 60 poziom, więc dwa poziomy więcej niż my. Ale sobie dajemy radę, powiem wam. Jak znalazłem ten młot, broń z 58 poziomu, no to powiem wam, że jest zdecydowanie łatwiej. Myślę, że znajdziemy jeszcze jakiś jeden, drugi przedmiot z wyższego poziomu. Będzie jeszcze łatwiej. Czy w tych znajdziemy na tych skrzyniach jakieś przedmioty legendarne? Czy nie? Za dużo tych samobójców. Dobra, spróbujmy otworzyć tą skrzynię tutaj. Jestem jeszcze gotów. Kurde, straciłem wszystkie te. Oh shit. Ja pierdziu. Dopiero teraz to zauważyłem. Jeszcze wszystkie. Połowa chyba. Jaki kurwa pech. Czekajcie, jak wejdę do naszego miejsca śmierci. Odzyskamy trochę tego, ja wiem. Jaki kuźwa pech.
Muszę czekać. Tutaj to jeszcze nie działa tak. Niestety. Kurde, będzie nauczka na przyszłość. Musimy bardziej uważać. Holender, jasno. A to możemy jeszcze zrobić. Dobra, ja się tym zmywam. Chyba przegram. Potrzebuję na to czasu. A szkoda, szkoda. Jak wiedział to. Bardziej uważał. Oho. Być może na 60 poziomie będę mógł jeszcze kamienie sobie ulepszyć na trzeci poziom. Dosyć szybko się te piekielne, boże, to są te, jak to się nazywa? Oj, to kto to jest tutaj? O kurwa, mać. Muszę czekać. O matki, córku, patrzcie, nic mu nie robię. To jest zły pomysł, żeby walczyć z nim. 52. Militarny przeciwnik. Muszę czekać. Nie, to myślę, że nie ma sensu. Bo to walka będzie trwała 15 minut. Bo najgorsze to, że goś mnie teraz ściga. Holender, jasno. Jest, uciekł. Muszę czekać. Bo duża różnica w poziomie. Może im go pokonał. Może. Chociaż on dużo życia zabierał. Apteczki za chwilę wszystkie stracił. A ja jestem ciekawy, co w tej skrzyneczce jest. Spodnie legendarne? Uhuhuhu. 58 poziom. Szansa na unik maksymalnego zdrowia, zapas miktur plus 3. O matko! Plus 34 do siły. Siła, zręczność. 3-2 do całkowitego pancerza. To mamy 599, to mamy 641. Jeśli postać jest okaleczona, twoje makstury zapewniają również 30% szybkości ruchu na 2 sekundy. Tu mamy 28. To jest jeszcze nieulepszone,
Przy otrzymaniu trafienia, gdy nie jesteś w pełni sił, uzyskujesz na 3,5 sekundy magiczną barierę. Chronienie przez nią gracza posiada niewrażliwość. Efektem może wystąpić raz na 90 sekund. O, może być. Szanse na unik i mamy tutaj multum zdrowia, bo 2400. Mamy 2590. Dobra, ja sobie to ulepszę za chwilę. Tylko jeszcze wiecie co? Kurczę, ale ta gra wciąga, ale nam się kończy czas. Fajnie, że tutaj jest w skrzyni informacja, jaki przedmiot możemy wydropić. Zawaliście. Także coś już mamy, to trzeba szukać innej skrzyni po prostu. Widzicie, tu mamy kolejną i tu jeszcze jest jedna. Tu następna, także chyba każda skrzynia tutaj dotyczy innego. Innego typu garderoby. Kurde, wciągające to jest, powiem wam szczerze. Może jeszcze byśmy zdążyli... To jest przedmiot święty, patrzcie. Przecież święty krzyż. Święty, to chyba nie. No chyba nie o to chodzi. No tutaj mamy tę skrzynię, jeszcze zaraz zobaczymy tylko właśnie. Ale czekajcie, bo tutaj mi to nie daje nic. Aha, bo to jest niezałożone. Plus 3 miksturki, zapas. Całkiem inne przedmioty wypadają. To zaraz zobaczymy, co możemy odkryć. O kurde, broń, ale to jest broń. Broń dwuręczna, to nie. Do tego nie używam. Trzecim. No, dobra, dobra. To pójdziemy jeszcze tutaj zobaczyć. Jeszcze 4 zdobędziemy i myślę, że otworzymy kolejną skrzynię. Tam chyba 75 trzeba, tak? Jestem jeszcze gotów. Dobra. Dobra, mam 84, otwórzmy kolejną skrzynię. Tutaj mamy pierścionek, czy... Dobrze, nie widzę, ale to chyba chodzi o pierścionek. Dobra, w sumie kończy nam się czas, otwórzmy to jeszcze. A to też chyba nie ma pewności, że nam przedmiot legendarny wypadnie, nie? A, widzicie, jednak to nie jest tak. To nie jest tak, że nam zawsze legendarny przedmiot wypada.
Okej. Dobra, w tym odcinku to byłoby na tyle. Myślę, że jeszcze trochę pogramy. Co tu jeszcze można by było zrobić? Oczywiście te podziemia mamy do zrobienia. Nieskończone wrota. Pięć upiornych przysług. Tutaj warto właśnie robić te, widzicie? Podziemia teraz, bo robimy jakby dwie rzeczy za jednym zamachem. Robimy, kończymy podziemia i zdobywamy upiorne przysługi. 5 sztuk. Także to jest fajne. No i tu mamy jeszcze zadanie, kwestia tożsamości. To zadanie, to też bym chciał je zrobić. Także myślę, że jeszcze kilka odcinków nagramy. I zobaczymy tutaj, jak na tym koszmarze gra wygląda. Także serdecznie dzięki za oglądanie. To wszystko w tym materiale. Cześć.